Dobry wieczór, Fatłacz. Witam serdecznie w programie Zagadkowa Noc. I oczywiście jak co dzień zapraszam do wspólnej zabawy. Przed nami już pierwsza zagadka. Myślę, że część osób może wiedzieć, o co chodzi. Układamy słowo, czteroliterowe słowo, ale uwaga, na drugim miejscu musi się pojawić litera O, a na ostatnim A. Od razu mówię, że po pierwsze czekam na słowa cenzuralne, ale tego mam nadzieję nie muszę wyjaśniać. No i musi być to polskie słowo i nie może być to nazwa własna, czyli wszelkiego rodzaju, na przykład, nie wiem, nazwy geograficzne czy imiona odpadają. Także jeżeli macie już słowo, które pasuje do naszej układanki, to nie ma co czekać. Pierwsze 50 zł do wygrania to jest szybkie 50 zł do wygrania, bo póki co nie jest trudno. Przypominam zasady i mam nadzieję w takim razie, że telefon, pierwszy telefon w dzisiejszym programie pojawi się lada chwila. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Telegazety Telewizji Polsat. Kto już ma to pierwsze słowo? Bo zakładam, że z tym pierwszym słowem poradzicie sobie bardzo dobrze i szybko, a z kolejnymi, no też mam nadzieję, że będziecie sobie radzić szybko, ale już trzeba będzie wziąć pod uwagę pewne zasady, o których wyjaśnię dopiero przy drugiej rundzie. No i też będzie z rundy na rundę coraz trudniej. Póki co pierwsze słowo, więc mam nadzieję, że ta odpowiedź szybko się pojawi. Liczę na dobre tempo dzisiaj, bo dziś widzimy się odrobinę wcześniej niż zwykle, więc mam nadzieję, że nie wszyscy jeszcze poszli spać. Wiem, że to początek tygodnia, ale mam nadzieję, że ktoś sobie z zagadką poradził. Jeżeli tak, zapraszam do studia. 50 zł do wygrania. Jakie to słowo? I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Doba. Doba. Bardzo dobry pomysł. 50 zł wędruje w pana ręce tym sposobem. A my biegniemy dalej, nie zatrzymujemy się ani chwili, więc jeżeli być może ma ktoś kolejne słowo, to zapraszam do studia. Ale uwaga, już ważna zasada, która pojawia się przy rundzie numer 2, a mianowicie nie powtarzamy liter w pierwszej i w trzeciej kolumnie. Czyli na pierwszym miejscu nie może być już litery D, a na miejscu trzecim odpadła litera B. Wszystko jasne? No to czekam na kolejnego zwycięzcę. Pamiętajcie, że ta zasada co do tego, że to ma być czteroliterowe słowo z drugą literą O, ostatnią A, to zasada, która wciąż obowiązuje. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, warto zerknąć tutaj na ekran i upewnić się, czy wasze słowo pasuje do tego diagramu. Jeżeli wszystko się zgadza, to zapraszam do studia, bo mam do oddania kolejne 50 zł i mam nadzieję, że ta druga runda jeszcze wciąż wpisuje się w te łatwe, szybkie rundy, z którymi radzicie sobie błyskawicznie. Ja wiem, że jest późno w nocy, ale mimo wszystko widzimy się dzisiaj chociaż odrobinę wcześniej niż ostatnio mieliśmy okazję, więc może, jeżeli nie śpisz, jesteś przed telewizorem, chcesz wygrać kolejne pieniądze? Spróbuj! Zapraszam cię do studia, jeżeli udało ci się ułożyć takie słowo, bo tutaj też ważny jest refleks. Zwlekanie, czekanie to nie jest dobry pomysł. Czas to pieniądz, ta zasada szczególnie w tym programie się sprawdza, także jeżeli masz jakiś pomysł, to trzeba od razu wybrać numer telefonu. Jeżeli nie wiesz, to oczywiście warto najpierw poszukać odpowiedzi, bo czasem zdarza się, że słyszę telefony, a z drugiej strony zastanawianie się. Trafiamy do studia, jeżeli oczywiście mamy gotowy pomysł. Natomiast jeżeli go mamy, to nie zwlekamy ani chwili, bo czasem chwila decyduje o tym, że ktoś nas wyprzedzi. Jak trafić do studia? Dwa sposoby. Z telefonów komórkowych należy wybrać gwiazdka. Pamiętajcie o tej gwiazdce. 7301. Natomiast z telefonów stacjonarnych 704-304-301. No dobrze, to czekam już na kolejnego zwycięzcę. Jakie to słowo będzie pasowało do tej zagadki? No na pewno czteroliterowe. Na pewno na drugim miejscu musi być litera O na ostatnim A. Natomiast już litera D odpadła na pierwszym miejscu, a literę B wykluczyliście na miejscu trzecim. Słuchajcie, tutaj warto zgłaszać się jak najszybciej, szczególnie jeżeli chodzi o tę zagadkę, bo nie tylko szkoda dać się wyprzedzić, ale i też może być tak, że twoje słowo może stracić na aktualności, bo może się okazać po prostu, że ktoś inny może nawet poda inne słowo, ale wykluczy jedną z swoich liter i będzie po sprawie, trzeba będzie szukać nowego słowa. I jest kolejny telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Boja. Boja.
Zgadza się. Litera B na pierwszym miejscu, na drugim, na trzecim J. I tym sposobem wykluczył pan literę B całkiem już z naszej zabawy. Także pamiętajcie o tym. Tutaj zwracam się do tych osób, które próbują już mierzyć się z rundą trzecią. Słuchajcie, bo tu nie ma co czekać. Kolejna osoba wygrała 50 zł, ale już trzecia osoba ma szansę zgarnąć kolejne pieniądze. Także naprawdę nie ma co zwlekać. Wybieramy numer do studia, jeżeli mamy jakiś pomysł. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. To dwa sposoby, żeby znaleźć się tutaj w studiu, ale myślę, że o tym doskonale wiecie, bo skoro już zdążyłam usłyszeć dwa telefony, to znaczy, że nie macie problemu z wybraniem numeru i trafieniem tutaj do studia. No to dobrze, czekam w takim razie na trzeciego zwycięzcę. Pomyślcie, zastanówcie się. Czteroliterowe słowo z drugą literą O, ostatnią A. Kolejne 50 zł do wygrania. No myślę, że ta trzecia runda to nie jest runda, która jakoś specjalnie utrudniła wam zadanie. To fakt, że z rundy na rundę jest coraz trudniej, ale chyba nie zrobiło się na tyle trudno, żebyśmy tutaj się mieli jakoś blokować. No ja się nastawiam dzisiaj na szybkie rundy i tym samym mam nadzieję, że tych rund uda nam się sporo rozegrać, a i też kolejne zagadki czekają, także wszystko przed nami, oby tempo dopisało, a to już zależy od was. I jest telefon, dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Sowa. Sofa, bardzo dobry pomysł, super, 50 zł dla pani. No myślę, że to takie słowo, że jeżeli siedzimy o tej porze przed telewizorem, to sowa to jest coś, co tak szybko jest nam w stanie się skojarzyć, bo to taki właśnie nocny marek. Dobrze, kolejne 50 zł w takim razie, ale już za rundę numer 4. Także idzie wam bardzo dobrze i sprawnie przede wszystkim, a o to chodzi w tym programie, bo jeżeli się nie zastanawiacie zbyt długo, nie zwlekacie i od razu dzielicie się swoimi odpowiedziami, to tym więcej osób zdąży wynagrodzić i więcej pieniędzy rozdać. Także zaczęliście dobrze, oby tak dalej. Mam nadzieję, że to tempo będzie nam dopisywało przez cały program i że grono zwycięzców znacznie się powiększy. Póki co trzy osoby już wygrały, no ale ja się dopiero rozkręcam. Mam nadzieję, że wy również. Ja wiem, że jest późno. Wiem, że czasem znalezienie w głowie jednego słowa, może nawet takiego krótkiego jak cztery litery, może sprawić problem. Ale warto, na pewno warto, tylko pamiętajcie o zasadzie, która obowiązuje przy tej zagadce. Mianowicie, nie powtarzamy liter w pierwszej i w trzeciej kolumnie. Czyli w tym słowie, którego szukamy teraz, na pewno nie może się na pierwszym miejscu pojawić litera D, B oraz S. Natomiast na miejscu trzecim wykluczyliście B, J i W. To jest bardzo ważne, bo już trzy litery w każdej kolumnie odpadły. Niby nic, ale czasem jest tak, że szukamy jakiegoś słowa, nie sprawdzimy dokładnie, zapomnimy o jakiejś literce, coś pominiemy. No i potem jest problem, bo okazuje się, że ja nie mogę oddać pieniędzy. Także umówmy się, że z każdym telefonem dzisiaj będę rozdawać pieniądze. A żeby było to możliwe, muszę słyszeć tutaj poprawnie ułożone słowa. No, myślę, że jeszcze nie jest na tyle trudno, żeby tutaj pojawił się jakiś problem. Ja oczywiście proforma przypominam o tym, żeby być czujnym, żeby uważnie te słowa układać, bo faktycznie czasami o tej porze bywa różnie, ale myślę, że ta czwarta runda, jak się skupicie, na pewno nie popełnicie żadnego błędu. Nie można powtarzać liter w pierwszej i w trzeciej kolumnie. Pamiętacie o tym? No, jeżeli tak, to czekam na kolejne słowo. Doba, boja i sowa. To są propozycje, które słyszałam do tej pory. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto być może już ma kolejne słowo do kolekcji? No to zapraszam. Gwiazdka 7301. Ten numer wybieramy z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 704-304-301. Może ktoś już ma pomysł, wie? No trudno jest mi określić, kiedy mogę się spodziewać od was telefonu, ale myślę, że ta czwarta runda jeszcze może być spokojnie zaliczona do tych nietrudnych. A no właśnie, dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, żona. Żona. Bardzo ładnie, jasne, pasuje. Rzet na pewno nie było, N również, w ogóle ani na jednym, ani na drugim miejscu, także na pewno słowo pasujące do zagadki. 50 zł oczywiście wędruje w pani ręce. A my biegniemy do kolejnej rundy. No, słuchajcie, idziecie jak burza. Super. Piąta runda, piąte słowo. No i mam nadzieję, że pojawi się tutaj równie szybko jak
4 pozostałe. Pamiętajcie tylko, żeby nie powtarzać liter w kolumnach, dobrze? Na pierwszym miejscu na pewno nie może się znaleźć litera D, B, S oraz Z. Natomiast na miejscu trzecim wykluczyliście B, J, W oraz N. No ale myślę, że czujnie sprawdzacie te litery, nie staracie się nie popełniać błędu i mimo, że jest dość późno, no to jesteście w stanie się skupić, skoncentrować. Bardzo dobrze, bo właśnie o to chodzi. Przy tych zagadkach często jest tak, że gdzieś chwila jakiegoś rozkojarzenia, dekoncentracji i po prostu czegoś nie zauważymy. Jest późno, jesteśmy troszeczkę zmęczeni. Jesteśmy pewni, że mamy gotową, prawidłową odpowiedź i potem się okazuje, że coś jest nie tak. Ale widzę, że dziś jesteście czujni. Wczoraj co prawda zdarzyło się kilka zabawnych odpowiedzi, ale te początki tygodnia takie są, że jesteśmy dość rozkojarzeni. Natomiast dziś już faktycznie nadrobiliście, jeżeli chodzi o bycie czujnym. Słuchajcie, piąta runda. No, jak szybko sobie z nią poradzicie, to zależy od was. Ja w każdej chwili jestem gotowa, żeby usłyszeć telefon od kogoś z was. Także jak tylko ktoś będzie gotowy ze sprawdzonym słowem, ze słowem, w którym każdą z liter w pierwszej i trzeciej kolumnie sprawdził, to oczywiście zapraszam do studia, jeżeli wszystko się zgadza. Bo tak jak mówiłam, czasem chwila, sekundka zawahania decyduje o tym, że ktoś inny nas wyprzedzi. Byłoby szkoda. Może 50 zł to nie jest jakaś wielka fortuna, ale jeżeli masz słowo, to szkoda by było, żeby ktoś cię wyprzedził. 50 zł też się przyda. Dobrze, to dyktuję numery, bo może jest przed telewizorem ktoś, kto już ma kolejne słowo. To wybierze numer razem ze mną. Z komórki gwiazdka 7301. A jeżeli telefon stacjonarny, masz pod ręką 704-304-301. No to sprawdźmy, czy jest już ktoś, kto ułożył to piąte słowo, bo tutaj chodzi o to, żeby nie czekać, jak ktoś ma gotową odpowiedź, tym bardziej, że z każdą rundą będzie coraz trudniej, więc też będziemy potrzebować więcej czasu. I jest telefon, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Foka. Foka. F na pewno nie było, K również, świetnie, to się zgadza, 50 zł wędruje w pana ręce, brawo, brawo. A my biegniemy dalej, runda numer 6. Jakie słowo tym razem usłyszę? Nie wiem, ciekawi mnie to, ale bardziej mnie ciekawi, jak szybko usłyszę to słowo, bo tak jak mówiłam, tempo to coś, co jest ważne, bo im szybciej podajecie odpowiedzi, tym więcej osób wygrywa, a przecież o to chodzi w tym programie. No ale skoro do tej pory idzie wam tak dobrze, to nie mam powodów, żeby zastanawiać się, jak długo będę musiała czekać na kolejnego zwycięzcę. Myślę, że kwestia chwili i sobie poradzicie. Runda numer 6. Pamiętajcie, żeby nie powtarzać liter w kolumnach, dobrze? Bo bywa tak, że jakoś skupimy się na tej zagadce, znajdziemy jakieś czteroliterowe słowo z drugą literą O, ostatnią A i zapominamy o tym, co najważniejsze, czyli nie możemy powtarzać liter w pierwszej i w trzeciej kolumnie. Kto o tym pamięta i według tej zasady szuka słowa, a za chwilę może być bogatszy o 50 zł. A do tej pory już 5 osób wygrało, także to grono zwycięzców sprawnie się powiększa. Pamiętajcie, jak tylko jesteście gotowi ze słowem, macie już słowo, jesteście pewni, że żadna z liter w pierwszej i trzeciej kolumnie się nie powtarza, to oczywiście jak najszybciej trzeba trafić do studia. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Dwa równie dobre sposoby, żeby się tutaj znaleźć, ale myślę, że o tym doskonale wiecie, bo przecież do tej pory już 5 osób zdarzyło się podzielić swoim pomysłem na słowo. No i już te osoby cieszą się wygraną. Oczywiście te osoby również mogą się włączyć do zabawy przy kolejnych rundach i przy kolejnych zagadkach. Ważne, żeby no, mimo późnej pory być uważnym, być czujnym, no i nie być na tyle zmęczonym, żeby udało nam się ułożyć jeszcze jakieś słowo, bo czasami jest tak, że siedzimy przed telewizorem i faktycznie jedynie obserwujemy, jak wygrywają inni. Jeżeli nie jesteś na tyle zmęczony, na tyle śpiący, spróbuj, włącz się do zabawy, a może to ty zgarniesz kolejne 50 zł. Szósta runda. No sprawdźmy, kto sobie poradzi. Nie chcę tutaj perorować, czy to już jest za trudno, czy jeszcze nie, bo tak sobie myślę, że no, ta szósta runda bywało często tak, że i do, nie wiem, dziewiątej, dziesiątej dochodziliście bez żadnego problemu i dopiero gdzieś przy jedenastej pojawiał się jakiś problem, a czasem nawet zdarzało się, że przy drugiej rundzie zdarzała się pomyłka, także mam nadzieję, że po prostu telefon pojawi się lada chwila i nie będę musiała się zastanawiać, czy ta runda należy już do tych trudniejszych, czy jeszcze nie. Póki co szło wam dość sprawnie. Układaliście te słowa, podawaliście je w naprawdę niedużych odstępach czasu, także
Czy ta szósta runda to już ta runda, przy której trzeba się bardziej zastanowić? Kilka tych liter wykluczyliśmy i jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Woda. Woda, po prostu, zobaczcie, takie proste słowo, a pasuje, jasne, świetnie. 50 zł dla pana, brawo. No, zobaczcie, czasami takie najbardziej oczywiste odpowiedzi, a przyjdą nam do głowy troszeczkę później. Takie słowo jak boja, które nie jest dość popularnym słowem, pojawiło się już na drugim miejscu, a taka propozycja jak woda dopiero na szóstym. Dobrze, słuchajcie, siódma runda. Świetnie, świetnie, bardzo mnie to cieszy. Pamiętajcie o tym, żeby nie powtarzać liter w kolumnach pierwszej i trzeciej. O, i proszę, dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Koła. Koła. Czekam, aż komputer potwierdzi, ponieważ już trochę tych liter zostało wykluczonych, ale komputer się nie buntuje, co oznacza, że 50 zł oczywiście się panu należy. A przed nami ósma runda. Słuchajcie, no zapędziliście się tutaj z tym tempem. Bardzo mnie to cieszy, ale przez to dobre tempo, które narzuciliście, to reżyser chyba zapomniał o tym, że robi się jednak mimo wszystko trudniej, mimo że widzowie sobie sprawnie radzą. Także ja może poproszę o 100 zł za tę ósmą rundę. No i sprawdźmy, kto z was sobie poradzi tym razem. Już ósme słowo. Do tej pory, do tej ósmej rundy dotarliście bez żadnych pomyłek, bezbłędnie odpukać. Także oby tak dalej, że jesteście skoncentrowani, jesteście skupieni. Ja tylko od czasu do czasu przypominam o tym, żeby sprawdzić to słowo jeszcze raz, upewnić się, bo zobaczcie, te początkowe rundy były o tyle łatwiejsze, że no nie tylko chodzi o to, że więcej słów, o wiele więcej słów mogliśmy wykorzystać, ale też chodzi o to, że szybciej byliśmy w stanie je sprawdzać, czy pasują. A teraz, kiedy po 7 liter odpadło w każdej z kolumn, to iż też chwilkę zajmuje nam sprawdzenie, czy dane słowo, które przyszło nam do głowy, jest słowem, które będzie pasowało. Także pamiętamy, stosujemy się do zasady, nie powtarzamy liter w pierwszej i w trzeciej kolumnie. No i jak tylko ktoś będzie miał gotowe kolejne słowo, to zapraszam. Błyskawicznie rozwiązane szósta i siódma runda. W zasadzie jedna za drugą. Tyle, co zdążyłam usłyszeć słowo numer 6 i już pojawił się telefon z siódmym słowem. Także tutaj tak naprawdę nawet nie jest regułą to, że im dalej w las, tym trudniej, bo może się okazać, że na tym etapie wciąż jesteście w stanie wpaść na jakieś słowo. No to tak jest. Jedna osoba musi sobie przypomnieć, nie wiem, 10, 20, 30 takich słów i w końcu natrafi na takie, które pasuje, a ktoś inny będzie miał tego farta, że pierwsze słowo, które skojarzy, okaże się, że to jest słowo, które pasuje. No tutaj trudno jest stwierdzić, co komu szybciej przyjdzie do głowy i to nawet nie jest kwestia jakiegoś dużego zasobu słów, tylko po prostu tego, że akurat wpadło się na początku na takie słowo, które pasuje. Także często i jakaś tam runda dalsza, trudniejsza wcale nie musi świadczyć o tym, że będę czekać dłużej na odpowiedź. Stówa do wygrania za ósme słowo. Przekonajmy się, czy to tempo uda nam się utrzymać. Czy zrobiło się już trudniej? No zobaczymy. Zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli, bo skoro do tej pory radzicie sobie tak dobrze, to myślę, że przy tej zagadce kolejne rundy również będą przez was szybko rozwiązane. No i kolejne zagadki, które również czekają spokojnie w folderze, gotowe, żeby pojawić się na ekranie. A może ktoś już ma to słowo? Dobrze, ja podyktuję numery, bo jeżeli tak, to szybciej będzie, jeżeli wybierzesz numer, jak go podyktuję. Z telefonu komórkowego wybieramy ten numer z gwiazdką, czyli gwiazdka 7301. Natomiast jeżeli akurat telefon stacjonarny mamy pod ręką, wybieramy 704 304 301. No, myślę, że gdyby ktoś już miał gotowe to ósme słowo i wybrał numer razem ze mną, to już bym słyszała taką osobę w studiu. Czyli zakładam, że być może jeszcze sobie nie poradziliście. A może ktoś ma takie słowo i się zastanawia, waha, tu nie ma się co zastanawiać. Zobaczcie, do tej pory te osoby, które nie zwlekały i od razu jak wpadły na pomysł, trafiały tutaj do studia, już się cieszą wygraną. A takich osób jest już aż 7, mimo że program przecież nie tak dawno się rozpoczął. Także ósma runda przed nami. Jeżeli ktoś wie, jakie to słowo, to mam nadzieję, że nie będzie
zwlekał, dając tym szansę innym na jakieś tutaj wyprzedzenie, no bo tak jak mówiłam, kwestia czasami chwili, kilku sekund, ktoś chwyci telefon i nie będzie się zastanawiał, analizował tak jak my, tylko po prostu trafi do studia i będzie bogatszy o 100 zł, a my będziemy musieli myśleć nad nowym słowem. Kto ma to ósme słowo? No wiem już, że zrobiło się troszeczkę trudniej, bo chyba już czekam dłużej niż na każde z poprzednich słów, ale to nie znaczy, że lada chwila nie ma się tutaj pojawić telefon. Może potrzebowaliście dosłownie chwili więcej, ale już ktoś ma takie słowo. No to jeżeli tak, nie ma problemu z trafieniem tutaj do studia, bo 7 osób już wygrało. Mam nadzieję, że ósmy zwycięzca i kolejne osoby szybko do tego grona dołączą. Jak trafisz do studia, te numery są widoczne cały czas na ekranie. Także nawet jeżeli dołączyłeś do zabawy przed momentem, przyjrzałeś się zagadce i udało ci się ułożyć słowo, to po pierwsze przypominam, że obowiązuje zasada niepowtarzania liter w pierwszej i w trzeciej kolumnie. Także sprawdź, czy to słowo, które ułożyłeś, na pewno zostało ułożone według tej zasady. Jeżeli wszystko się oczywiście zgadza, to trzeba jak najszybciej wybrać jeden z dwóch numerów telefonów. Jeżeli dzwonicie z komórek, korzystamy z tego numeru z lewej strony ekranu, czyli gwiazdka 7301, a jeżeli akurat preferujecie telefon stacjonarny, to ten numer z prawej strony ekranu, czyli 704-304-301. Wszystko jasne? No pewnie, że tak, skoro do tej pory tak sprawnie wygrywacie, to na pewno wiecie, jak się tutaj w studiu znaleźć. Pytanie, kto już ułożył to ósme słowo, bo chyba się zaczęły lekkie schody. No, mam nadzieję, że lekkie. A reżyser mówi, Ewa, na pewno sobie poradzą. To jeszcze nie jest taki hardcore, który mógłby się tutaj pojawić, jak to mawia reżyser. Także spokojnie, myślę, że nie ma się co obawiać. A to, że widzowie potrzebują chwilki dłużej, no to nic dziwnego, skoro 7 słów już jest na ekranie, to wiadomo, że trzeba to sprawdzić, upewnić się. 7 liter w każdej kolumnie odpadło, więc jest co sprawdzać. No dobrze, no ja jestem spokojna. Nie zdążyłam się jeszcze zniecierpliwić, bo w zasadzie to nie daliście mi okazji. Od momentu, kiedy się z wami przywitałam, przypomniałam zasady. Jeden telefon za drugim. Także dopisuję dziś kreatywność. Bardzo mnie to cieszy. Stówa za ósmą rundę. No dobrze, skoro do tej pory nie było problemu, dopiero tutaj przy tej ósmej rundzie czekam chwilkę dłużej niż przy pozostałych. Skoro reżyser mówi, że to nie jest jeszcze taki hardcore, który mógłby się pojawić, jeżeli chodzi o zagadki, no to spodziewam się tutaj telefonu lada chwila. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. No, stówa czeka. Nie chcę was pospieszać. Aj, nie muszę. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Wieczór, ropa. Ropa, sprawdzamy. Pasuje. Pasuje, komputer nie protestuje, a to znaczy, że stówa wędruje w pana ręce. Słuchajcie, ja tutaj teraz nie chcę się wybijać na prowadzenie, bo tych liter tutaj jest naprawdę dość dużo, więc zawsze czekam, aż system nam potwierdzi, że to słowo, które pan znalazł, na pewno jest słowem, w którym litery się nie powtarzają. Ale tak na szczęście jest w przypadku tej odpowiedzi, więc stówa powędrowała w pana ręce, ale to nie koniec, bo zobaczcie, już 9. runda się pokazała, to znaczy, że już warto szukać kolejnego słowa. Sprawdź się, bo może słowo, które ułożyliście wcześniej, wciąż pasuje. No niestety to taka zagadka, kiedy no, nie wystarczy raz się zastanowić, znaleźć odpowiedź, a potem możesz zwlekać, wahać się i trafić do studia później. No bo tak jak mówiłam, w przypadku tej zagadki twoja propozycja może przestać być aktualna przy kolejnych rundach, bo może nawet ktoś poda inne słowo, ale jakąś literą przyblokuje twój pomysł. Natomiast może akurat słowo, które udało ci się ułożyć przed momentem, wciąż pasuje. Jeżeli tak, to warto wykorzystać tę przewagę, że inni dopiero się zastanawiają od samego początku. Może mieli jakiś pomysł, ale okazało się, że już jest nieaktualny. Szukają tych słów od nowa, a ty już masz gotowe to słowo. No,
to stuwa na wyciągnięcie ręki w takim razie. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Czekam na 9. zwycięzcę. Zastanawiacie się, próbujecie, ja wiem, że jest trudniej. No, odpadło po 8 liter w każdej kolumnie. Jeszcze raz przypominam, nie powtarzamy liter w pierwszej i w trzeciej kolumnie. To jest ta zasada, którą no, musimy się kierować, szukając pasującego słowa. Czteroliterowe słowo, druga litera O, ostatnia A. Sporo tych słów już podaliście. Nie wiem, jakie da się tu jeszcze słowo dopasować, bo mimo, że tych słów pewnie jeszcze trochę jest, mówię o takich czteroliterowych z drugą literą O, ostatnią A, ale biorąc pod uwagę, że w pierwszej i w trzeciej kolumnie zostało już wykluczonych sporo liter, to może się okazać, że może nie ma takiego słowa, które będzie pasowało do naszej zagadki. Mimo, że jeszcze na przykład kilkanaście słów, które w ogóle są czteroliterowe i mają drugą literę O, ostatnią A, zostały. To jeszcze o niczym nie świadczy, bo może się okazać, że te słowa nie będą pasowały. Zresztą myślę, że te osoby, które zastanawiają się nad pasującym słowem, przypomniały sobie być może już kilka słów, to widzą bardzo dobrze, że to nie wystarczy przy tej dziewiątej rundzie przypomnieć sobie, nie wiem, jedno, dwa, trzy słowa i na pewno któreś z tych słów będzie pasowało. To już się trzeba troszeczkę nakombinować, prawda? Przypomnieć tych słów sobie więcej, żeby znaleźć takie, które faktycznie będzie pasowało, w którym żadna z liter w pierwszej i trzeciej kolumnie się nie powtórzy. No dobrze, ja czekam. Do tej pory nie musiałam się tutaj upominać o telefon, przypominać, że czas biegnie, bo faktycznie to tempo narzuciliście dobre, więc no, myślę, że to dlatego, że zrobiło się po prostu trudniej. Oj, proszę, dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Pora. Jeszcze raz? Pora. Pora. Zgadza się. Super. No pan tutaj tak sprytnie zamienił te dwie litery i proszę, wszystko się zgadza. Ja myślałam, że już wcześniej może któraś z tych liter została wykorzystana, ale nie. Aj, słuchajcie, widzę, że 10. runda się pojawiła już. No, zrobiło się trudniej, ale no spróbujmy, skoro do tej pory idzie wam tak dobrze. Skoro do 9. rundy słyszę odpowiedzi no, w dobrym tempie, i to nawet bardzo dobrym. Mało tego, to są wszystko propozycje, które pasują do zagadki. Często zdarza się jednak, że to jest tak późna pora, że nawet sprawdzenie tego słowa, gdzieś nam tam się jakaś po prostu litera zawieruszy i zdarzają się pomyłki. Nawet przy drugiej rundzie zdarza się, że ktoś poda słowo, które niestety nie pasuje, bo albo ma więcej liter, albo właśnie któraś z nich jest już powtórzona. No. A tutaj do 9. rundy podajecie te słowa bardzo dobrze ułożone i do tego w dobrym tempie. No, może przeczucie co do tego, żeby zaproponować tego typu zagadkę na początek, to był dobry pomysł. Ale słuchajcie, kolejne czekają, no ale zanim przejdziemy do kolejnych zagadek, to 10. runda zagadki, która nam już tutaj chwilkę towarzyszy. 8 osób wygrało, nie, 9 osób wygrało, bo to 10. runda już. Czyli kolejna stuwa to powędruje do 10. zwycięzcy. Taki jubileuszowy zwycięzca. No a ja mam nadzieję, że na tym oczywiście nie koniec, bo tak jak mówiłam, kolejne zagadki w drodze. No dobrze, spróbujmy, skoncentrujmy się, bo ja wiem, że ta 10. runda to już z pewnością wymaga od was koncentracji i skupienia, także pamiętajcie o tym, żeby uważnie sprawdzać każdą literę, bo nie powtarzamy liter w pierwszej i w trzeciej kolumnie, co oznacza, że jest dużo do sprawdzania, bo co słowo przyjdzie nam do głowy, to trzeba sprawdzić po 9 liter w każdej z tych kolumn, czy na pewno one się nie powtarzają. To już trochę jest sprawdzania. No ale do tej pory radzicie sobie bezbłędnie, także ja wciąż jestem dobrej myśli. 100 zł za rundę numer 10. Jeszcze raz przypomnę, jak znaleźć się w studiu. Gwiazdka 7301, ten numer wybieramy z telefonu komórkowego, a ze stacjonarnego 704-304-301.
Dziesiąte słowo. No, sama jestem ciekawa, jak wam idą poszukiwania tego słowa. Czy przypominacie sobie jakieś słowa i po kolei sprawdzacie, czy żadna z liter się nie powtarza? Czy może, nie wiem, wypisaliście sobie litery, które w danych miejscach się nie pojawiły i w ten sposób próbujecie drogą redukcji sobie dobrać tutaj litery? No nie wiem, jakie macie sposoby, metody. Wiem, że na pewno warto wykorzystać takie, które uważacie za dobre i szybkie, ponieważ reżyser mówi, że jeżeli chodzi o kolejne zagadki, no to będzie trudniej. Będzie trudniej niż teraz, także reżyser mówi: Ewa, ja mam nadzieję, że ta runda dziesiąta zostanie rozwiązana dobrze, sprawnie, szybko i bezbłędnie, dlatego że jeżeli ktoś przy tej zagadce, przy tej rundzie sobie nie poradzi, no to raczej marne szanse, że poradzi sobie z kolejną zagadką. No nie wiem, co oznacza to, że reżyser mi tak już tutaj zapobiegliwie opowiada o tym. Zazwyczaj nie straszę widzów jeszcze zanim zagadka się pojawi na ekranie, a wręcz czasami mi się obrywa za to, że jeżeli coś się na ekranie pojawi, to mówię, że to jest zbyt trudne, a tutaj reżyser już nastawia, a może po prostu chce tak zrobić, dlatego że wie, że przed telewizorem może jeszcze no, niewiele osób, ale może kilka osób jest, może te osoby czekają na jakieś prostsze zagadki, to żeby nie czuły się rozczarowane. Reżyser mówi, ten poziom trudności zostanie utrzymany, a nawet może się okazać, że będzie wyższy. Także jeżeli stwierdziliście, że no dobrze, ta zagadka zaczęła się w miarę łatwo, ale ta dziesiąta runda już jest trudniejsza, ale za chwilę na pewno znowu będą proste zagadki, to reżyser mówi nie. Ale reżyser mówi jeszcze jedno. Mówi, że to jest ostatnia runda w sprawie tej zagadki. Jeżeli usłyszymy tutaj kolejne słowo, biegniemy do kolejnych zagadek. No i proszę, jak na zawołanie. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Loża. Na pewno rzecz było na pierwszym miejscu, ale na trzecim chyba nie, więc to się zgadza. I litera L też. Super, brawo. Stuwa dla pana. Gratuluję serdecznie. Dziesiąty zwycięzca, super. Ale my biegniemy w takim razie do kolejnej zagadki. Co my tutaj mamy? Mamy 6 liter i ze wszystkich liter trzeba ułożyć jedno konkretne słowo. Kto sobie poradzi? No, czy ta zagadka jest trudniejsza, dużo trudniejsza od tego, co nam oferowała przy dziesiątej rundzie poprzednia zagadka? Tego nie wiem. Natomiast jeżeli ktoś jest mocny w układaniu słów, bo tutaj litery mamy przemieszane, trzeba z nich ułożyć jedno słowo, to oczywiście zapraszam do studia. 100 zł, kolejna stuwa do wygrania, a ja czekam już na 11 zwycięzcę. Bardzo fajnie to brzmi. Mam nadzieję, że dziś tych zwycięzców będzie sporo. W tym tygodniu nie widzimy się zbyt często, także tym bardziej chciałabym wam oddać dzisiaj jak najwięcej pieniędzy. Stuwa czeka, 6 liter na ekranie. No, powiem wam, że jak zobaczyłam tę zagadkę, jak się tak od razu pojawiła na ekranie, pomyślałam sobie, no, ułożyć słowo ze 6 liter, to chyba reżyser nas trochę za bardzo na wyrost postraszył tymi kolejnymi zagadkami. Ale jakoś tak tutaj te litery dobrane i w taki sposób ułożone, że ja jeszcze nie wiem, co to ze słowa. Może ktoś z was już wie. Jeżeli tak, gwiazdka 7301 albo 704-300-4301 to dwie drogi, które prowadzą do studia. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie, bo 10 osób już wygrało. Ja czekam na 11 zwycięzcę. No i mam nadzieję, że kolejni zwycięzcy również będą sprawnie dołączać do tego grona. Czy ktoś już wie, jakie to słowo? No, może potrzebujecie chwili, żeby się przestawić na inny typ zagadki, bo przed chwilą mieliśmy w głowie 4-literowe słowa z drugą literą O ostatnią A, a tutaj mamy podane wszystkie litery, ale trzeba je ułożyć w odpowiedniej kolejności, tak żeby powstało 6-literowe słowo. Próbujecie? Jeszcze nikt? Mm.
Dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, gaźnik. I to jest bardzo dobra odpowiedź. To złote wędruje w pana ręce. No, myślę, że to dlatego chwilę mi zajęło, zanim to słowo zdążyłam sobie ułożyć, patrząc na te litery, bo takie raczej męskie. Dobrze, słuchajcie, biegniemy do... No to już wiem, co reżyser miał na myśli. Bo tak mówił, będzie trudniej, a tu sześcioliterowe słowo. No, sama się prosiłam. Voila, 10 liter. Dobrze, to może w takim razie poproszę o więcej pieniędzy, skoro tak. 10 liter. No słuchajcie, ze wszystkich liter trzeba ułożyć jedno słowo, czyli ma być to 10-literowe słowo. 150 zł reżyser zaproponował, natomiast myślę, że utrudnił nam zadanie bardziej niż przy poprzedniej zagadce. 6 liter, a tutaj 10, prawie dwa razy tyle, a no jakoś to słowo trzeba ułożyć. Próbujecie? No, myślę, że nie powinnam tutaj jakoś dopytywać, czy mieć wątpliwości co do tego, czy ktoś w ogóle spróbuje, bo przecież do tej pory wygrało 11 osób, także mam nadzieję, że nie wszyscy w międzyczasie się poddali i poszli spać. Słuchajcie, bardzo mnie to cieszy, że zdążyłam już tyle osób wynagrodzić i że kolejne osoby mają szansę na wygrane, że nie zwlekacie z tymi odpowiedziami. Naprawdę udaje wam się utrzymać to dobre tempo, a wiem, że o tak późnej porze to jest wyzwanie. Nawet przy tych prostszych zagadkach często jest tak, że zmęczenie bierze górę, także... Brawa dla tych osób, które dzielnie mierzą się z zagadkami, no i skutecznie przede wszystkim. Natomiast jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto być może już sobie poradził z tą zagadką, no ja nie wiem, może za wcześnie zadaję to pytanie, ale pamiętajcie o tym, że ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was. Także gdyby ktoś, okazałoby się, że ktoś już ma to słowo ułożone, bo jest dobry w te klocki, albo może obudził się w międzyczasie, włączył telewizor i tak na świeżo spojrzał na zagadkę, wyspany, no to też zmienia punkt widzenia. Także jeżeli znacie odpowiedź, 150 zł do wygrania i już przypominam, jak trafić do studia. Z telefonów komórkowych wybieramy gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704 304 301. Dziesięcioliterowe słowo. Pamiętajcie, że trzeba wykorzystać wszystkie litery, które tutaj widzicie. No, widzę 200 zł. No, reżyser zrozumiał, chyba że przeskok z sześcioliterowego słowa do dziesięcioliterowego, no to jednak przeskok o nie jeden stopień trudności, ale no, przynajmniej o dwa, jak nie więcej. No sprawdźmy, czy ktoś sobie poradził. No jedno jest pewne, jesteście naprawdę mocni w układaniu słów, w szukaniu słów w głowie, bo tego właśnie dotyczą zagadki dzisiejsze i radzicie sobie doskonale. 11 osób wygrało. Kto następny? No tak dzisiaj wchodząc do studia pomyślałam sobie, kurczę, no widzimy się w tym tygodniu zaledwie kilka razy. Fajnie by było, gdybym mogła oddać jak najwięcej pieniędzy, gdybyśmy mogli to jakoś nadrobić, skoro widzimy się nie tak często, jak zazwyczaj mamy okazję. No i proszę, życzenie się spełnia, 11 osób wygrało, czekam na 12 zwycięzcę, no i oczywiście na kolejnych przy okazji następnych zagadek. Także 200 zł, czy ktoś już ułożył to słowo? No, wybaczcie, że tak dopytuję, może niektórzy stwierdzą, że no, 10 liter na ekranie, a tutaj dziewucha już dręczy nas pytaniem, kto zna odpowiedź. Słuchajcie, ja nie wiem, w którym momencie jesteście w stanie sobie poradzić z zagadką, a ponieważ do tej pory narzuciliście tak dobre tempo, to tak kontrolnie od czasu do czasu pytam, czy może ktoś już sobie poradził. No bo jeżeli tak, to 200 mam do oddania. No, jakby co, gwiazdka 7301 albo 704 304 301. To dwie drogi do studia. Meow.
Czyżby był jakiś problem z tym słowem? Ja wiem, że jest trudniej niż do tej pory, ale też jest więcej pieniędzy. No, zresztą uprzedzaliśmy, że ten stopień trudności będzie wzrastał, że jeżeli ktoś liczy na to, że skoro pojawi się jakaś tam trudniejsza zagadka i ten poziom trudności cały czas rośnie, to może w pewnym momencie reżyser odpuści i zaserwuje jednak coś prostszego, bo im później, tym trudniej jest sobie radzić z zagadkami. Ale reżyser mówi, no nie, no tak wyszło i radziliście sobie do tej pory, więc reżyser mówi, nie odpuszczę. Ponieważ skoro do tej pory 11 osób wygrało, to z tą trudniejszą zagadką też sobie ktoś poradzi i z kolejnymi też. Także jeżeli ktoś chce wygrać pieniądze, no to muszę usłyszeć poprawnie ułożone 10-literowe słowo. No ale ponieważ reżyser jest uparty i mówi, że nie odpuści, to na pewno nie żałuje z tej okazji pieniędzy. 300 zł do wygrania. 300 zł za jedno słowo. Tylko muszę je tutaj usłyszeć. No, im szybciej, tym lepiej, ale tak jak mówiłam, nie chcę was tutaj pospieszać, bo rozumiem, że potrzebujecie każdą zagadkę rozwiązywać w swoim tempie, a ponieważ to tempo narzuciliście bardzo dobre do tej pory, także czekam na kolejnego zwycięzcę. 12. Dziesięć liter, tak nietypowo też, prawda? Bo zazwyczaj jak układamy słowa, no to 6- albo 9-literowe. A tutaj te 10 liter, no ale jak ktoś spróbuje, to na pewno ma szansę na 300. Ja wiem, że od momentu, kiedy rozpoczęliśmy program, wiele osób zdążyło się już poddać. I to nie dlatego, że być może nie radziło sobie z zagadkami, ale może po prostu dlatego, że to taka pora, że jednak kładziemy się spać. Także nawet jeżeli miałeś jeszcze włączony telewizor w momencie, kiedy się z wami witałam, to może się okazać, że no, część z tych osób już telewizor zdążyła wyłączyć. No a ja wciąż tutaj czekam na kolejnych zwycięzców i mam kolejne pieniądze do oddania. Także jeżeli ktoś z was jeszcze czuwa, jeszcze jest na chodzie, jak to się mówi, to oczywiście zapraszam do studia. 300 zł do wygrania. Tylko pamiętajcie, żeby to szło tak jak do tej pory, to chciałabym, żeby każdy kolejny telefon, tak jak do tej pory, był telefonem z poprawną odpowiedzią. Więc jeżeli nie masz tego słowa, nie ułożyłeś, chcesz się zgadywać, to nie tędy droga. Zapraszam do studia osoby, które faktycznie sobie z zagadką poradzą, czyli albo już poradziły i właśnie wybierają numer. Czyli trzeba ułożyć 10-literowe słowo, a wszystkie litery, których użyjecie do tego słowa, to są tutaj na ekranie. Wszystkie 10. Nie dodajemy żadnych liter od siebie i pamiętamy o tych literach, które na przykład się tutaj powtarzają. Litera A, widzę, pojawia się dwukrotnie i ona również dwukrotnie musi się pojawić w tym słowie. Natomiast jeżeli jakaś litera pojawia się tutaj raz, to w tym słowie też możemy ją wykorzystać tylko raz. Niby nic, ale czasami podmienimy jakąś jedną literę, a jedną zdublujemy i wychodzi nam zupełnie coś innego. Także pamiętajcie o tym, jeżeli ułożycie słowo z dokładnie tych 10 liter, niczego tam nie pomieszacie w tych literach, to na pewno będzie dobrze ułożone słowo. Jeżeli z tych 10 liter udaje ci się ułożyć słowo istniejące w słowniku, to oczywiście 300 zł ci się należy. Tylko pamiętaj, 10-literowe słowo. Nie wybieramy sobie niektórych liter. To nie ta zagadka. Tutaj korzystamy ze wszystkich. No to fakt, że poprzednia zagadka to było tylko 6 liter, a zagadka, od której zaczęliśmy program, no to układaliście słowa 4-literowe. Także do tej pory to najdłuższe słowo, które należy ułożyć, ale to wcale nie znaczy, że najtrudniejsze. Ktoś z was na pewno sobie poradzi. Chodzi o to, żeby taka osoba nie zwlekała, jak już będzie miała gotową odpowiedź. Bo gdybyśmy tutaj mieli czas do jutra, to na pewno ktoś prędzej czy później by sobie z zagadką poradził. Ale wy wiecie, że nie o to chodzi. Chodzi o tempo, które wy narzucacie, dlatego ja zawsze o to tempo apeluję, bo wiem, że późno w nocy to jest taka pora, gdzie trudno jest się pospieszyć, zmobilizować, bo tu już jesteśmy tacy troszeczkę senni, troszeczkę zmęczeni, więc i reakcja nasza jest wolniejsza. No ale zobaczcie, opłaciło się narzucenie tego dobrego
twojego tempa, bo już 11 osób cieszy się wygraną. Ja czekam na 12 zwycięzcę, a reżyser mi tutaj podpowiada. No i kolejna zagadka już chyba jest gotowa, także najwyższa pora, żebyśmy usłyszeli zwycięzcę i przeszli dalej. Dobrze, to zakończmy tę zagadkę. Ja przypominam wam numer telefonu, jeżeli jest ktoś, kto być może poradził sobie z tą zagadką i już ułożył to 10-literowe słowo, niech wybierze numer razem ze mną. Uwaga, z telefonu komórkowego wybieramy gwiazdka 7301, a z telefonu stacjonarnego 704 304 301. No, mam nadzieję, że usłyszę telefon. 300 zł do wygrania. Kto wie? No, słuchajcie, kto wie? 300 zł do wygrania. No, jeszcze przed tą godziną drugą to tempo faktycznie bardzo dobre. Nawet lekko po drugiej też jakoś sprawnie to szło, ale widzę, że tak im później, to czasem nawet minuta, dwie decydują o tym, że tych osób przed telewizorem naprawdę znacznie ubędzie, więc zaczynam się obawiać, czy jeżeli dłużej będziemy czekać z tą zagadką, to nie stanie się tak, że po prostu nie będzie chętnych do jej rozwiązania. Tym bardziej, że no najłatwiejsza nie jest. Gdyby faktycznie to był ten etap, kiedy reżyser powie, dobra, już jest za trudno, od kolejnej zagadki jedziemy z czymś prostszym. Gdyby tutaj była jakaś banalna zagadka do rozwiązania, no to bym się przynajmniej nie obawiała, czy ktoś spróbuje, nawet jeżeli tych osób nie ma wielu przed telewizorem. Ale to jest taka pora, gdzie no, jest dość późno i robi się coraz później. Coraz więcej osób decyduje się jednak na to, żeby skorzystać z uroków snu. Także nie wiem, czy ktoś sobie poradził. A może 400 zł? To kwota, która sprawi, że no, mam nadzieję, że w takim razie usłyszę tutaj zwycięzcę lada chwila. No, ja rozumiem, że jeżeli ktoś nie poradził sobie z zagadką, albo jeżeli brakuje chętnych, bo jest zbyt mało osób przed telewizorem, to i większe pieniądze nie pomogą i nie przyspieszą rozwiązania tej zagadki. Ale może jest akurat ktoś, kto przed momentem ułożył to słowo i pomyślał 400 zł. Super, za jedno słowo w sam raz. No dobrze, to mam nadzieję, że jest ktoś, kto właśnie wybiera numer do studia i ma gotową odpowiedź, bo ja już bym chciała usłyszeć tego 12 zwycięzcę i przejść do kolejnej zagadki. Sama jestem ciekawa, co tam reżyser wykombinował, wyszykował, jeżeli chodzi o kolejne zagadki, więc no, dajmy szansę mu się wykazać. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. No do tej pory reżyser nie miał dużej szansy, żeby się wykazać, bo to wy się wykazujecie od samego początku programu, ponieważ zagadka, pierwsza zagadka, z którą mieliśmy do czynienia, no to wy ją reżyserowaliście, to wy układaliście słowa i układaliście scenariusz tej zagadki. Także tak naprawdę reżyser dopiero od pewnego momentu jest w stanie się wykazać, o tyle, że serwuje nam kolejne zagadki. No ale to nie koniec jego pomysłów na dzisiaj. Mówi, że folder wciąż pełen, że jest w czym wybierać. Także ja już chętnie popatrzyłabym na jakąś kolejną zagadkę. Jeżeli wy również i jest wśród was ktoś, kto poradził sobie z tą, to zapraszam do studia. 400 zł do wygrania. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301.
Jakie to słowo? Kto wie? Wiecie, że ten napis tutaj pojawił się nie bez powodu. Zakończmy tę zagadkę. Zresztą myślę, że jeżeli są przed telewizorem osoby, które przyjrzały się tej zagadce i nie udało się jej rozwiązać, to również czekają na coś nowego, co pojawi się na ekranie. Więc dajmy też szansę takim osobom. Czy jest ktoś, kto wie, jakie to słowo i uwolni nas od tej zagadki? No, 400 zł do wygrania to najwięcej, ile proponowałam do tej pory, więc tym bardziej szkoda by było nie spróbować. Reżyser mówi, dobrze, no ja muszę być tutaj konsekwentny, no bo pojawił się napis koniec programu, koniec zagadki. No i okazuje się, że nie usłyszeliśmy jeszcze zwycięzcy, a reżyser mówi, do 2:30 powinniśmy zakończyć tę zagadkę, żebyśmy jeszcze kilka do końca programu zdążyli rozegrać. No właśnie, ale jak dużo tych zagadek zdążyłbym wam zaprezentować? Wiecie, że to zależy od was. No, świetnie się do tej pory spisujecie, bo 11 osób wygrało, ale kolejne osoby również mają szansę. To nie znaczy, że jak wygrało 11 osób, to teraz już możemy zwolnić tempo. Nie, jeżeli nie będziecie zwalniać tego tempa, to dwa razy tyle osób zdąży wygrać. Tylko trzeba się pospieszyć. Zostało nam niecałe pół minuty do godziny 2:30, a reżyser mówi, że no, chciałby, żeby do 2:30 ta zagadka zniknęła. Jeżeli mamy tutaj spróbować kolejnych i nie martwić się o tempo za bardzo i o to, czy ktoś w tym tempie zdąży, to jest taki czas, do którego powinniśmy tę zagadkę rozwiązać. Uwaga, kilka sekund. Czy jest ktoś może w drodze do studia? Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. No i uwaga, wybiła 2:30. A to słowo to? Kto wie? No, czy jest chociaż jedna osoba, która sobie poradziła? Bo ja tu nie czekam na tłumy. Ja wiem, że o tej porze niewiele osób przed telewizorem. I? Dobrze, przypomnę jeszcze raz. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Ja muszę tutaj usłyszeć zwycięzcę. Umówiliśmy się do 2:30. Jesteśmy już minutę po czasie, a ja wciąż nie słyszę telefonu. Czy jest ktoś, kto jednak ułożył to słowo? No ja rozumiem, że 10 liter no to nie jest tak mało, to nie jest tak łatwo jak przy krótszym słowie typu 4 litery czy nawet te 6. No ale to nie znaczy, że to jest zagadka nie do rozwiązania. No ktoś musiał sobie poradzić. Tym bardziej, że no chwilę ta zagadka już jest z nami. Także tym bardziej spodziewałabym się, że komuś się jednak udało. No słuchajcie, zaproponowaliśmy 400 zł, ograniczyliśmy tutaj czas, nie pomogło, więc reżyser mówi, no ja się tutaj łapię wszystkiego. No i mówi, że jest taka ostatnia deska ratunku, a mianowicie może spróbować nacisnąć jakiś magiczny guzik, który jeszcze raz rozlosuje te litery. To jest trochę ryzykowne, bo może się ułożyć tak, że może odrobinę wam to pomoże, ale może się ułożyć jeszcze gorzej. Więc jeżeli ktoś już przyzwyczaił się do tego układu liter, to będzie musiał od nowa się zastanawiać.
No ale no, nie pozostawiacie nam wyboru. Nie słyszymy odpowiedzi, mimo że reżyser zaproponował 400 zł, mimo że czasowo tutaj jakoś ograniczyliśmy to, co spróbujemy. No jednak jestem za tym, żeby spróbować. No skoro nie słyszymy telefonu, to może faktycznie te litery są zbyt przemieszane. To jest późna pora, 10 liter. No nie wiem, jak to się skończy. Może tym sposobem reżyser nam utrudni sprawę, no ale myślę, że warto zaryzykować. No sprawdźmy. No to teraz pozostawiam to waszej ocenie. Jeżeli ten układ liter ułatwi wam sprawę, no to oczywiście czekam na zwycięstwo. Natomiast jeżeli ten układ liter też niewiele wam mówi, no to szczerze mówiąc nie mam pomysłu na to, co jeszcze moglibyśmy tutaj zrobić, żeby przyspieszyć rozwiązanie tej zagadki. 400 zł do wygrania. Jakie to słowo? Wiemy, że to 10-literowe słowo. Wiemy, że trzeba użyć wszystkich tych liter, które widzicie na ekranie. Nie dodajemy żadnych od siebie, żadnych nie dublujemy, chyba że one faktycznie pojawiają się dwukrotnie, na przykład litera A. No dobrze, daję wam chwilę na oswojenie się z tym nowym układem liter i mam nadzieję, że jednak usłyszę tutaj w studiu lada chwila osobę, która faktycznie poradziła sobie z tym słowem. Skupcie się jeszcze raz, przyjrzyjcie się tym literom, bo to jest wciąż ta sama zagadka, przypominam. To są wciąż te same litery, ale zmienił się układ. Czy na bardziej korzystny? To się okaże, jak usłyszę telefon w studio. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. I? Czy wystarczyło wam czasu, żeby oswoić się z tym, z tą zagadką po tym przemieszaniu liter? No jeżeli nie, to zerknijcie jeszcze przez moment, spróbujcie, no bo dopóki ta zagadka tutaj jest z nami, to oczywiście jest szansa na jej rozwiązanie. Reżyser też za bardzo no, nie chce was pospieszać, robi co może, żeby przyspieszyć tę zagadkę, no bo zaproponował 400 zł za jedno słowo. Mieliśmy tutaj jakieś ograniczenie czasowe, ale to nie pomogło. Natomiast może to, że pomieszał nam te litery raz jeszcze, może to sprawi, że jednak usłyszę tutaj zwycięzcę. 12 zwycięzca. Właśnie na taką osobę czekam. No i oczywiście jak szybko ta osoba się tutaj w studiu pojawi, to kolejne osoby będą miały szansę na wygraną. Także śmiało. 400 zł do wygrania. Radziliście sobie do tej pory też z tymi trudniejszymi zagadkami, ponieważ pierwsza zagadka, jaką mieliśmy okazję rozegrać, no dotarliście aż do 10 rundy, także faktycznie szło wam bardzo sprawnie, a te już ostatnie rundy zagadki wcale nie były takie proste. Potem rozwiązaliście kolejną zagadkę. Teraz trzeba ułożyć 10-literowe słowo. No i okazuje się, że tutaj pojawiła się jakaś blokada. Nie wiem, czy dlatego, że faktycznie tych osób zdążyło ubyć przed telewizorem, bo to taka pora. Czy może te 10 liter to już zbyt się reżyser zagalopował? No to tak jest, tak idzie dobrze. Jak wiemy, że radzicie sobie z zagadkami, mimo że poziom trudności rośnie, to reżyser zawsze nabiera jakiejś takiej pewności, że może faktycznie gdzieś przed telewizorem
są osoby, które lubią większe wyzwania. Dobrze, zróbmy tak. Daję ostatnich 10 chwil na tę zagadkę, ale zaproponuję 500. Myślę, że o taką bardziej okrągłą kwotę przyjemniej się będzie walczyła. 10 chwil. Spróbujmy, dobrze? Bo naprawdę szkoda czekać, jeżeli jest wśród was ktoś, kto zna odpowiedź, to czekanie to nie jest dobry pomysł, bo tym samym odbierasz sobie szansę na wygranie pieniędzy i kolejnym osobom, które już mogłyby się mierzyć z następnymi zagadkami. 9 chwil. Jakie to słowo? No ktoś musiał sobie poradzić, chociaż jedna osoba. Nawet jeżeli zagadka faktycznie jest trudniejsza niż zazwyczaj o tej porze zdarza się prezentować, no to to nie znaczy, że chociaż jedna osoba nie mogła sobie poradzić. Ja rozumiem, że więcej osób mogłoby mieć problem, ale no, mam nadzieję, że chociaż jedna osoba ułożyła to słowo i jest w drodze do studia. Jeżeli tak, przypomnę numery gwiazdka 7301. Ten numer wybieramy, jeżeli dzwonimy z komórki, natomiast telefonu stacjonarnego wybieramy 704 304 301. Zostało 8 chwil. Siedem chwil. To jeszcze jest szansa, to jest 7 chwil. Natomiast jeżeli patrzysz na tę zagadkę, wiesz jaka jest odpowiedź, ale mówisz sobie, a jeszcze 7 chwil, to zanim zero się pojawi, to zdążę. Możesz nie zdążyć, bo ktoś cię może wyprzedzić, także tu naprawdę nie ma co czekać do zera. Poza tym, jeżeli znasz odpowiedź, teraz trafisz do studia, w każdej chwili oczywiście przerywamy to odliczanie i kolejna osoba już będzie miała szansę na wygraną, bo już kolejna zagadka pojawi się na ekranie. Także im dłużej czekacie, no, tym bardziej odbieracie szansę i sobie, i kolejnym zwycięzcom. 500. 6 chwil. No, słuchajcie, bo wiecie, że czas nie stoi w miejscu, no. Te 6 chwil jeszcze mamy, ale jeżeli teraz usłyszałabym telefon, byłoby super, bo oddałabym 500 i już zdążylibyśmy przejść do kolejnej zagadki. 5 chwil. Czasu niewiele, ale jeszcze jest. Nawet jeżeli to są tylko chwile, to szkoda by było tego czasu nie wykorzystać, jeżeli udało ci się rozwiązać zagadkę. Jeszcze raz przypominam, gwiazdka 7301, ten numer wybieramy z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 704 304 301. Dziesięcioliterowe słowo, warte 500. Myślę, że to dobra oferta, 500 za jedno słowo, ale najwyższa pora, żebym je tutaj usłyszała. Bo 500 oddam w momencie, kiedy usłyszę od kogoś z was poprawnie ułożone słowo. Kto sobie poradził z tymi literami? Dla kogo zagadka nie okazała się zbyt trudna? Bo ja wiem, że jest tak późno, że faktycznie zagadka mogła stworzyć problem. 4 chwile. No to jest jednak 10-literowe słowo. No gdybyście mieli problemy z 4-literowym czy z 6-literowym, no to może faktycznie
wniosek byłby taki, że tych osób po prostu nie ma wiele przed telewizorem, a te osoby, które są bardzo zmęczone. Natomiast 10 liter, to nawet jeżeli jest te kilka osób przed telewizorem, to mogliście sobie nie poradzić, ale jedna osoba, 3 chwile zostały. Sprawdźmy, czy ktoś to słowo ułożył. I ja wciąż czekam, zostały 3 chwile. W sam raz na wybranie numeru. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. Dwie chwile. No ja nasłuchuję dźwięku telefonu. Słuchajcie, już powinna być po zagadce. Nie czekajcie do ostatniej chwili. Po co? Jeżeli już moglibyśmy tutaj z kolejną zagadką się mierzyć, to po co czekać przy tej? No było wystarczająco dużo czasu, żeby sobie z nią poradzić. A ja nie czekam na tłumy. Jedna osoba, która poradziła sobie z tą zagadką i zapominamy o niej, biegniemy dalej. No póki jeszcze jest ta szansa, póki mamy te dwie chwile, żeby jednak zdążyć do czegoś tam jeszcze przejść. Bo wiecie, że czas biegnie. Jeden, to jest ostatnia szansa. Ostatnia szansa na wygranie 500. Słuchajcie, 500 za jedno słowo. Sami przyznacie, że to dobra oferta. Wygrywaliście dzisiaj i mniejsze pieniądze za układanie słów. Co prawda prostszych, bo były to 4-literowe słowa, czy najwyżej 6. To najdłuższe z nich do tej pory. No ale chętnych nie brakowało. Ja rozumiem, że tutaj i kwestia tego, że zrobiło się później i trudniej. No ale może ktoś sobie poradził. 500 do wygrania. No, także na pewno reżyser wziął pod uwagę fakt, że jest trudniej. Nie proponuję za to słowo 50 czy 100 zł, ale 500. Czy jest ktoś, kto je ułożył? No miejmy nadzieję, że lada chwila usłyszę taką osobę w studiu. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. Na pewno wiecie, jak trafić do studia, bo 11 osób do tej pory wygrało. Czekam na 12 zwycięzcę, no i nie mogę się doczekać. No ale została nam ostatnia chwila, także sytuacja się teraz musi wyjaśnić. No, uwaga, czas minął. To co? Jeżeli ktoś do tej pory nie wybrał numeru, to szybciutko w tym momencie niech wystuka jeden z tych dwóch numerów, bo czas na tę zagadkę zdecydowanie minął. Gwiazdka 7301. Albo 704 304 301. Nie pokazała się odpowiedź na ekranie, także jeszcze możesz powalczyć o 500 przy okazji tej zagadki. I? Naprawdę nikt sobie nie poradził? No bo gdyby ktoś ułożył takie słowo, to zwlekałby z trafieniem do studia? Tym bardziej, że do tej pory naprawdę w dobrym tempie rozwiązywaliście te zagadki.
11 osób wygrało. I co, mielibyśmy się tutaj przyblokować na tej zagadce? To bez sensu. No może faktycznie reżyser za bardzo się zagalopował, bo układaliście 4-literowe słowa, potem 6. Oczywiście szło bardzo szybko i sprawnie, więc reżyser pomyślał, no dobrze, no skoro tak, skoro są gdzieś przed telewizorem osoby, które no najwyraźniej lubią wyzwania, bo żadna przeszkoda czy tam wzrost poziomu trudności nie sprawił większego kłopotu, no to spróbujmy, to idźmy o ten krok dalej. No i czasem się zdarza, że ten tok myślenia sprawia, że pojawia się zagadka, z którą jednak już jakiś problem jest. No najwyraźniej z tą jest, bo nie usłyszałam jeszcze odpowiedzi. Mam do oddania 500, czas, który przeznaczyliśmy na tę zagadkę, zdecydowanie minął. To co teraz? A może jest w tym momencie ktoś z was w drodze do studia? No to gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Słuchajcie, nie czekajmy. Szkoda czasu. Już moglibyśmy tutaj się zastanawiać, jak rozwiązać kolejną zagadkę. Reżyser mówi, no nie wiem, czy będziemy mieli okazję na to, żeby zastanawiać się, jak rozwiązać kolejną zagadkę, ponieważ ta zbyt długo trwa, a co za tym idzie? Możemy po prostu nie zdążyć sobie poradzić się z kolejnymi, bo nie będziemy mieli na to czasu. Kończymy program. Reżyser mówi 2 minuty. Tyle mogę zaproponować, więc jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto faktycznie ułożył to słowo, to oczywiście taka osoba jest poszukiwana tutaj w studiu, ponieważ no, nie chciałabym zakończyć tego programu nie słysząc 12 zwycięzcy. Skoro pojawiła się ta zagadka tutaj na ekranie, skoro poświęciliśmy jej chwilę, to szkoda by było, żeby program się zakończył, a ta zagadka nie zostałaby rozwiązana. Uwaga, czas, start. 2 minuty na to, żeby znaleźć się tutaj w studiu i wypowiedzieć poprawnie ułożone słowo, ułożone ze wszystkich 10 liter. Ktoś z was jeszcze ma szansę wygrać 500, ale to wy decydujecie o tym, czy zgłaszacie się po te pieniądze, czy próbujecie, czy walczycie jeszcze, czy już się poddaliście. No, rozumiem, że część osób na pewno zdążyła w międzyczasie już położyć się spać, ale jeżeli ty jesteś wciąż przed telewizorem, wiesz jakie to słowo, to masz minutę i 30 sekund na to, żeby znaleźć się tutaj w studiu. No a jak to zrobić? Na pewno wiesz, gwiazdka 7301, ten numer wybieramy z telefonu komórkowego, a ze stacjonarnego 704-304-301. Na pewno wiecie, jak trafić do studia, bo przecież do tej pory wygrało aż 11 osób, więc potraficie narzucić i dobre tempo i nie macie problemu z wybraniem numeru. Tylko czy jest o tej porze przed telewizorem jeszcze ktoś na tyle przytomny, że no, poradził sobie z zagadką? No i jest właśnie w drodze do studia, bo to też trzeba sobie dać szansę. Nie wystarczy, że ułożyłeś to słowo. W ten sposób nie wygrasz 500. Musisz jeszcze wybrać numer do studia i wypowiedzieć to słowo, które udało ci się ułożyć. Zostało 40 kilka sekund. Na pewno wystarczy na trafienie do studia. Natomiast jeżeli ktoś dopiero przygląda się zagadce, może włączył telewizor, to za późno. To za późno, żeby sobie z tą zagadką poradzić. Czekam na kogoś, kto wie. A zostało praktycznie 0,5 minuty, także mam nadzieję, że jednak ktoś z was zdąży zgłosić się tutaj po 500, póki ta okazja jeszcze jest. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Nie udało się za pierwszym razem, czasem warto wybrać ten numer raz jeszcze. No to jest 500. Jeżeli znasz to słowo, użyłeś to słowo, być może jesteś jedyną albo jedną z nielicznych osób, która odpowiedź zna. To nie trać czasu, bo zostały sekundy. Uwaga, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1 i... No jakie to słowo? Kto wie? 500 do wygrania. Słuchajcie, ja przypominam, że kończymy nie tylko zagadkę, ale i program. Także za chwilę po prostu nie będzie szansy w ogóle. Jeszcze w tym momencie, jeżeli wybierasz numer, możesz wygrać 500. No i możesz dołączyć do naprawdę licznego dzisiaj grona zwycięzców, ponieważ 11 osób wygrało. Także czekam na 12 zwycięzcę. No i wygląda na to, że to będzie ostatni zwycięzca w dzisiejszym programie. Ale ja chciałabym zdążyć usłyszeć taką osobę. Skoro jest szansa na 500, wiem, że jest bardzo późno. Kto się nie poddał? Jedna osoba.
i kończymy ten program jak należy. Naprawdę nikt, nawet jedna osoba. Słuchajcie, no zaczynam troszeczkę żałować, że ta zagadka tutaj tyle z nami w takim razie była, no bo mogliśmy spróbować czegoś innego, może prostszego i zdążylibyśmy już usłyszeć kolejnych zwycięzców. No ale z drugiej strony, kto by pomyślał, no radziliście sobie z zagadkami, 11 osób wygrało, a przecież poziom trudności cały czas wzrastał, więc trudno jest przewidzieć, w którym momencie zagadka jest zbyt trudna albo być może zbyt nieodpowiednia na tę porę. Ja myślę, że może gdyby reżyser zaczął od tej zagadki, to jeszcze, ponieważ zaczęliśmy przed godziną drugą, była szansa, że ktoś by sobie z tą zagadką poradził, bo jeszcze nie wszyscy poszli spać. Teraz to problem polega na tym, że jest kilka chwil przed godziną trzecią, więc nawet jeżeli ktoś te kilkadziesiąt minut wytrwał przed telewizorem, to teraz i tak już smacznie śpi. A zagadka do najprostszych nie należy. No, trzeba ułożyć 10-literowe słowo, jest późno, jesteśmy zmęczeni, senni. Ale słuchajcie, skoro ta zagadka była tutaj z nami przez sporą chwilę, no to szkoda by było zakończyć program nie rozwiązując jej. No to zależy od was. No ja za was odpowiedzi nie podam. Nie mogę też do was zadzwonić, ale chętnie usłyszę telefon od kogoś z was i oddam 500. Tylko ktoś z was musi mi dać szansę. To co? Udało się komuś? Ja wciąż czekam. Dopóki widzicie zagadkę, jest szansa. Kto wygrywa 500? Śmiało, wybierz numer, nawet ten ostatni raz, ale wybierz numer. Jeżeli wiesz, jakie to słowo, to jeszcze zdążysz wygrać 500. No, będzie szkoda, bo za chwilę po prostu nikt tej szansy już mieć nie będzie. Kiedy się pożegnam, kiedy zagadka zniknie z ekranu, będzie po szansie. A tak, 500 na pewno się przyda. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. No chyba, że jesteście już tak zmęczeni o tej porze, że nawet po te 500 ciężko jest sięgnąć po telefon, wybrać numer. No mam nadzieję, że nie wszyscy się poddali. No słuchajcie, ale ja naprawdę będę musiała się za moment pożegnać. Jakie to słowo? 10-literowe słowo. No ale to musi być teraz. No, słuchajcie, naprawdę muszę się zbierać, także. Czy ktoś z was jednak wie, jakie to słowo? Słuchajcie, no 500.
No może trzeba było zakończyć poziom trudności na tych 6-literowych słowach, może 10 liter. To już przesada. No ale ja wierzę, że ktoś sobie poradził. Słuchajcie, tylko to musi być teraz. No, nie za chwilę, nie za kilka chwil, tylko teraz. Słyszę już zamieszanie w reżyserce, także wiem, że tego czasu naprawdę nam nie zostało wiele. Jeżeli teraz ktoś wybiera numer, to jeszcze zdążę taką osobę tutaj usłyszeć. Także sprawdźmy. No, ostatni raz. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. A, reżyser mówi do trzeciej. Do trzeciej, jeżeli ktoś po trzeciej wybierze numer, to może być pewien, że na pewno nie wygra pieniędzy. Do trzeciej można wybierać numer i jest szansa na wygranie 500. No to przynajmniej wiecie, że jeżeli teraz złapiecie za telefon, jeszcze jest szansa. Niecałe 2 minuty. Jeżeli wybierzesz numer po trzeciej, na pewno nie zdążysz wygrać 500. To od razu mówię. Także jeżeli ktoś faktycznie jest przed telewizorem, być może jest taka osoba, która czeka nie wiadomo na co, to informuję, że jeżeli ktoś z was po trzeciej zdecyduje się na wybranie numeru, nie wygra pieniędzy. To będzie za późno. No uwaga. Została minuta z niewielkim hakiem, także... I radziłabym nie czekać do końca, bo tak jak mówiłam, do godziny trzeciej można wybierać numer i jeszcze jest szansa na wygranie pieniędzy, ale po trzeciej już tej szansy nie będzie, więc szkoda czekać. Kto wie, jakie to słowo? Czy jest chociaż jedna osoba? To zakończmy ten program jak należy. Tyle osób wygrało. Brakuje jeszcze jednej. 12 zwycięzcy. No, zostało pół minuty do godziny trzeciej, a jeżeli wybierzesz ten numer po trzeciej, to jeszcze raz przypominam, będzie za późno, żeby tutaj nie było jakichś złudzeń. Kilkanaście sekund do godziny trzeciej. Czyżby naprawdę... Nikt sobie nie poradził z tą zagadką, czy jest po prostu zbyt późno. No. Minęła trzecia. No to co? To w takim razie muszę się pożegnać. Może... Dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Akumulator. I to jest bardzo dobra odpowiedź. 500 wędruje w pani ręce, także mam nadzieję, że to taki fajny akumulator. 500 na pewno zasili konto. A ja oczywiście wszystkim 12 zwycięzcom serdecznie gratuluję. No i życzę wam kolorowych snów i dobrej nocy. Pa, pa.